Dzień dobry bardzo, panie Jerry. Jedziemy prosto, kręcimy w lewo i na pierwszym skrzyżowaniu w prawo. O, cześć, czołem wszystkim. Patrzcie, kurde, widzowie nas tu oglądają. Cholera jasna. No, więc jak widzicie, kurde, Jerry nam prowadzi, dźwiga. Oj, w prawo, panie, w prawo. A myślisz, że to tak, kurde, prosto skręcić? Tak, teraz prosto, prosto jedziemy. Tak, tak, tam elektryk już z nami jest, tam gdzieś czeka. Zapiłeś pasy? O, siemanko. Ej, hamuj, panie, kuj, Jezu Chryste. Pełna profeska. Buddy tam gdzieś będzie beton lał. Gdzie? Oczywiście, ściany oczywiście, jeszcze. Oczywiście pilot. A prosto, dobrze. Ja oczywiście pilot. Sprzętu, żeby nam nikt nie jumnął. Oczywiście pilot, kurde, w dźwigu samowierznym panda. Siemka wam wszystkim. No i oczywiście Jerez za kierownicą. Ej, co, Jezu Chryste. Kurde, dupkę o, zarzuciło. Kurde. Nie chcę zatankować? Nie chcę nic ze stacji. Tak dużego hotdoga poproszę. No, jakby tak nie patrzeć, tam to chyba tam pusto, bo tam chyba check engine świeci i ten, fuel, tak? Nie, no, to było wszystko zamierzone oczywiście, nie? Nie, grabki znalazłem. To se pograb. Ty, uwaga, auta znikają, chłopy, co wy tam robicie? Dobrze, więc kolejny odcinek z budowy wieżowca. Dzisiaj tak. Będziemy wciskać ścianę na samą górę. Ty, Andrzeje, budownictwa was witają. Jerry, wysiądź. Ty, a co to za małe gówno jest? Firma Inko. Kto tu tym manem przyjechał? No, nie wiem, kto przyjechał tym manem. Buddy. Dziękuję. Buddy przyjechał tym małym. Trzeba do... Buddy do tyłu kudy biegał, a tym miałem przyjechać manem, tak? Trzeba go do garażu schować, bo on za mały jest. Elektryk poszedł, kurde, po betonie. Tutaj stój, zabierz tego laptopa. Kogoś tego małego. Wyrzuciło, czy co? Poszedł? A Roshan chyba gdzieś poszedł, w diabłę. Roshan poszedł. Roshan, no. Teraz tak, jeden A Foxiara jeszcze jest. A Foxiara tutaj cały czas nawiguje nas. No oczywiście, że tak. A ja zapomniałem o te, no szefowej, a to tam szefowej. Nie, tak, i po premii. I tak jeszcze Franek gdzieś jest. I po premii. Dobrze, teraz tak, tego tutaj, ten robię tak, ten, tego, nie? Tak, widzicie, to tam, tamto, nie? To jeszcze ten, Franek ten. Pompa nie zapomniał, Franku pompie. No, Franek pompa się tam gdzieś tego pompuje. Masę robi. Masę. Dobrze, zrzucimy. Mamy windę, hopy. Możemy jechać na dół windą. O, ile tu ścian, jebut, fajna noga. Uwaga! Puf. Co to się stało? Puf. A co ups. Się miało stać? Ups. Ściany latają znowu? Kurde. A nie znowu, znowu. Jak nie znowu, w każdym odcinku te ściany latają. No. To jak nie znowu, no. Cały nie czas znowu, się. No. A drugą paczkę jeszcze tutaj wrzucić. No już, jadę. Jadę już po tą drugą paczkę. O ile będę mógł ją unieść. Powinienem, nie? Jo. Powinienem, no elegancko, dobra. Jadymy. Wyżej są paczką, Jerry, wyżej. Tam, kiepsko ja to widzę, te wyżej. Ej, ale tu powinniśmy wszystkie ściany ustawić na każdym piętrze, a nie tylko tam parę wybranych. Aha. Pan, to jeden da. Odcinek z budu. Jakbyś się tak na chwilę przesunął w bocek. Czekaj, ułożę paczkę i już ci ten się usunę. No to obróć się dookoła o 380. 360. No i ja pierdzielę, to sobie wymyślił. No to... to będzie 10 minut trwało. Moi drodzy, teraz wam pokażę, jak wygląda nasze miasto w pełnej rozbudowie. Widzimy piękny kościół. Tam w oddali widzimy nasz blok mieszkalny na 15 mieszkań w centrum miasta. Mamy piękną rzekę, w której została utopiona betoniarka przez Badiego. Tutaj mamy piękny wieżowiec, biurowiec, wieżowiec. Dalej mamy piękne kino. A, poczekaj. Mam piękne kino. Tam możemy iść na film Szczęki 8. Jakby ktoś nie był. Oczywiście antena na kinie również jest postawiona przez nas. Kręcąc się dalej w lewo, mijamy piękny kolejny wieżowiec, który jest nie wybudowany przez nas, tylko przez naszą konkurencję. Ale to nic nie szkodzi. Zburzymy im go. Co ty robisz z tymi ścianami? Ty, no bo ja jestem mały, no. No i co? Patrz, ściana się nie chce. Co ty robisz? Ściana się nie chce wpasować. Czekaj, klawisze logia mi się pierdzieli. Okej.
A tak, moi drodzy, tam daleko widzimy te kominy, to jest huta, w której bierzemy różne elementy, mamy piękny most i niestety muszę się obracać znowu, bo ten dźwig jest do dupy. I tak wiecie, wiesz co, ja go sprzedam w piździe, bo on mnie wkurza. On jest za krótki, za mały i zepsuty. No bo to jest ten z tego dodatku, nie? Miał być niby fajny, no. Znaczy nie, no jest fajny, bo jest szybki, nie? To jest plus jego. Ale a Buddy się popą kręci. Ale nikt nie wiedział, że on będzie taki, kurde... Mały. Mały. A może on ma jakąś opcję, wiesz, Jagry, coś takiego? No, chyba nie. To musisz nowe DLC kupić, to będzie wyższy. Nie ma nowego właśnie, to chodzi, że nie ma... Nowe DLC, niebieskie tabletki. Sprzedamy tego. Mój humor jest dzisiaj po prostu na poziomie, nie wiem. A co jeszcze może sprzedamy? Narka. Oho, Wiolcia się zjewa. Ciągnik, jeden mamy ciągnik, żuraw samobieżny. Przydadzą nam się te żurawie, czy może sprzedamy tego żurawia? W razie czego kupimy. Ten mały sprzedać? Tu mamy... Nie, ten mały niech jest, bo czasami czekaj, tu mamy pomarańczowe, tu mamy za dużo ciągników, ale mamy też, nie, 4 ciągniki, 5 ciągników mamy, siodłowych. To lipa. Ej, Panda, ty możesz wsiadać do tego niebieskiego? Tak. Dobra, to mamy. Ja mam DLC, kupam. To mamy to. To Buddy też ma chyba, co, Buddy? Ja mam wszystkie DLC. No to... Co tak pierdnęło teraz? No to u Buddy'ego, no. Bo Buddy Stick... Gdzie u Buddy'ego? Buddy Stick krótkoskórnych, nie? Puściłeś bąka? Nie. No ci mówię, że ty u Buddy'ego, no. On oczy zamyka... Jak oczy zamyka, to mu się tyłek otwiera, nie? Ej, dobra. Ale tak śmiechem żartem mamy za dużo koparek, bo mamy aż 4 koparki i 5 koparek mamy. To sprzedaj te ciulstwa. Czekaj, która to była? Szkielety. Jakie szkielety? Ej, to małą koparkę sprzedajemy, nie? Ej, ty gdzie jest tu, żeby zaczepić to? Nie mogę tego zaczepić. 9, 3, 6. Dobra, sprzedajemy koparkę. Ej, sprzedawaj te. Co? No te szkielety. A tam te szkielety. Czekaj. No te co żeśmy zakupywali ostatnio, nie? Tak, czekaj, gdzie jest firma, gdzie jest magazyn. Sprzedamy za stówę. Przyjebałem w sosnę. Ej, ważne to jest? Nie. A... się dowiedział, ważne to jest? Nie. Zadanie ukończone. O cholera. Ej, a pojazd pilotujący nam potrzebny jest? Chyba też nie. Mhm. No jak będzie lama, to tak. Czekaj, mamy jedną betoniarkę, jeden walec, jeden ciągnik, dwie pompy, drugą betoniarkę, żuraw samobieżny, nie, żuraw niech zostanie. Tu mamy dwa ciągniki, ciągnik do zadań specjalnych też musi zostać. Wywrotków mamy dwóch, żuraw gąsienicowy też. Chociaż ty, ten żuraw gąsienicowy, czy my go kurde używamy? On jest wolny. Czy da się? Do czego? To masz duży samobieżny żuraw też, ten, on jest też długi, wielki. Mamy koparków. To wszystko posprzedajesz, a za chwilę będziesz kupował. Ty, ale po co nam na przykład 4 koparki? No do kopania, po co to koparki? Aha, no dobrze. Ale co tak pogiął tą kurwa pompę? Ej, to kupię jakiego? Żuraw wieżowy flaptop. Taki, dwójka. A drugi, to tylko ten jest. Żuraw laptop, żuraw szybko montowalny 8.1K to my teraz mieliśmy. I jeszcze był żuraw szybko montowalny L1, nie, to czekaj. Ile macie tych pompów? Flaptopa kupimy. Otwierasz tą klapę? Bo czekaj, masz dupę. Ej, jaki fajny wieżowiec, ja pierdzielę. Ej, otwórz tą klapę. No bo przygniotłeś mi klapę. Gdzie, który wieżowiec? Pokaż to, haliera. Panda. Przygniotłeś mi klapę, baranie. I się odezwali. No nie wiem. No przygniósł mnie klapę i mówi otwórz dupę, no kurde. Jeden jak tak powiedział, to nie w szpitalu by nie wylądował. A dasz radę tak gdzieś na 3 miesiące, bo 6? Jakieś L4 by się przydało w pracy. A jak kto rozdaje, to ja też biorę. Jak tam do was wjechać, chopy? Gdzie? Tu, tędy. Leje? Tobie? Tam nie wjadę. Tam leje. Jest wykopane. Gdzie? O tu do środka, nie wjedziesz? Tędy, elektryk, o. Hop, hop.
O, Buddy nie mógł wjechać, proszę bardzo. Buddy. Co? Ty wjechać nie mogłeś, a ja zobacz, dookoła przejeżdżam. No, teraz dalej już nie pojedziesz. Bo masz ten... Co nie pojadę? Garb zwalniający masz. Bruk zwalniający? Małe przeciwpowodziowe. Co ty gadasz, chłopie? Taki garb to nie garb. Tylko żeby elektryk mi tu odjechał, to bym... To nie ja. A, to panda stoi. Gdzie co ja? No panda mi tu stoi. Się rozłożył nogami i myśli, że jest fajny, no. A może bo śmierdzą. Oho. No patrz, kurde, no. Magiczny klawisz. Nie inaczej, ma. Trochę betonu jeszcze czy coś. No już jadę, no. E, tu wysoko coś trochę, nie mam lek wysokości. Zamknij oczy. Tak by było najlepiej, nie? Mhm. Ale gdzie ty... Ej, ale wiecie co, powiem wam. Powiem wam szczerą prawdę, jeżeli jestem gdzieś na takiej wysokości, tam bez zabezpieczeń czy coś, nie ma problemu, nie? Ale wchodzę na jakiś budynek, może się w budynek się wpierdzielił. Wchodzę na jakiś budynek i wiesz, jest bezpiecznie, w sensie wiesz, są barierki i tak dalej, jakieś tam balkony wysokie i tak dalej i kurde, normalnie nogi mi się robią miękkie, nie? Dużo masz zalewania? Trochę. Bo ja mam 14% betonu. Nie, dam radę. 10. 9. Nie wiem, czy starczy, czy jechać po to wyłącz, bo ja mam 100%. To za chwilę ci się skończy, panda. Ej, ja jestem w ścianie, kurwa. Teraz się obudził. Wcześniej nie byłem. Ej, pomocy. Do góry. Ja, to jest ostatni etap. No. O cholela. To jest za krótko. To będzie odcinek 10 minut, no. Tak, jak już jest 12, nie? No ale zaraz koniec, nie? A to będzie ten, to będzie taki bonus do kolejnego odcinka. O, w sensie do tego, który będzie. To będzie taki mini bonus po godzinie wystawisz. Takie. Macie. Czemu ja nie mogę tego ramienia dać wyżej, kurwa? Bo ty nie umiesz obsługiwać. Ty, a ja nie mogę liny ściągnąć. Co jest grane? Buddy, dolej mi. Już. Dolej mi, ty, dolej. To zaleje cię do pełna, nie? Te 7%. Wszystko. No. 5, 4, to u ciebie 3, 7%, 2, to mnie jest... 1, 0. To mnie jest 29. No ciekawie to jest rozwiązane. Co? Ty, no, ale kto dźwigiem tym się tu robił? A co? Panda. Zepsułeś się. Dźwig zepsułeś. Nieprawda. No jak nie zobacz, jak tu sztywny stoi, no. No to ha, musi być hak. Sztywny hak stoi. Nie sięgniemy tego środka, ej. Elektryk sięgniesz? No. Ten środek i koniec. Jeszcze kawałeczek. No się nie sięgnę. Się nie wygnę tyle. Ja ci pomogę zaraz. Nie. Ty tam spróbuj linę ze sztywnie. No nie mogę, no zobacz, ty nie mogę puścić liny. Ej, haczysz mnie. No pomagam ci. Pomagam ci się położyć. Jeszcze ociupinkę. Ten hak jeden... sztywny jak pal Azji, kurde. No właśnie ci mówię, że sztywny drut jest jakiś. Weź tam butami tam porozgarniaj trochę. Sztywny drut jakiś, chyba ten, kurde. Jeszcze trochę i będzie koniec. Butami tam porozgarniaj. Braveran chyba wziął ten hak. Chyba. Jerry, porozgarniaj butami na dachu. No ta, to musiałbym najpierw ze swoich powylewać trochę. Jeee! Oczyść teren. Zaraz, uwaga, będzie wielkie, but. To wyłącz. A czekajcie, czy dam radę wsiąść do budynku? Boże, wsiąść do budynku. Tak, dasz radę, przez drzwi. Kogo tam jeszcze trzeba usunąć? Betoniarkę. Znaczy to. Pandę czerwoną trzeba usunąć. Panda, ej. I pompę. Tylko nie w moją stronę. Ostro odbiję, bo tutaj korek się zrobił. Korek. Jakiś szwab, znaczy tak. Który tam idzie korek na górę? Korek jest w butelce. Który tam na górę po schodach idzie? Panda jak zwykle, no. O, jak zwykle.
Jak zwykle szoszon. Ale tutaj szoferka odrąbana. Uszerka. To szoferka czy uszerka? Uszerka. Ej, panowie, panowie, chcę się zabić. No, spadaj na główkę. Buddy... Zamiast mi pomóc, to nie, wy chcecie mi ten, kurczę. Buddy, ty tam mówiłeś, że grabki znalazłeś, nie? No. To jak spadnie, to go trzeba jeszcze, wiesz, pociupać trochę. A tutaj, tutaj niech kopie ten, taka dziura Wee! Jest, tutaj od razu go zasypiemy. Anda spadła na główkę, dobra, spadamy, hopy. Ty, ale coś tu za dużo tych pojazdów, wszystkiego. Co tu się wzięło? Pompa nieuczyszczona jest. Która pompa? Ja swoją oczyściłem. Wszystko jest oczyszczone. Jest, etap zakończony, biurowiec, przychód 1,177,250, doświadczenie 66,290 XP. Patrzcie, ja pitole. Albo gdzie ten budynek jest? Ej, czorny jakiś on. Kurde. Murzyński jest. Nie murzyński, tylko czorny. Czekajcie, tam było zagięcie z drugiej strony, nie? No, zagięcie z tej strony było. Bo jeszcze muszę na posiedzenie i hopy. Wow. Ty, ale jakie ławeczki tutaj, ja cię pierdzielę. Kosze są na świecie, a to nie można wejść. Ty, a to nie nowa siedziba naszej firmy? Mhm, chciałbyś. A która tu menda przyjechała samochodem? Alien, to czerwona przyjechała. Jak zwykle. A możecie stanąć przy budynku, to wam zrobię fotkę, żeby nie było, no. A zajebiście to wygląda. Że odwaliliście fuszerkę. Można wejść do środka? Nie. A ten jak zwykle musi wsadzić te swoje rączki. Siema. Weź się odsuń, bo nie mogę kamery dobrze złapać, żeby tu... To chodźcie wszyscy za rączkę. Tylko no to stańcie tak, żeby było widać wasze niki czy coś. Badzi czerwona kurwa i... Banda. Banda czerwona bardziej w prawo twoje. Lewo znaczy się. Banda budowniczych. Ty, ale tak to fajnie, tylko że się zlewa. Banda, weź się przesuń trochę. W prawo. O. I teraz... Ty musisz nika zmienić, bo masz za długiego. Kto? Ja? Nie, Banda. Banda. Uwaga. P3. O, słyszysz? No. P3 niech się zmieni. P3. Ej, dobra, śmiechem, żartem, ale trzeba ten burdello bundum teraz posprzątać. Ale to ten... Ale to każdy bierze się za furę i dzisiaj jedziemy. Zrobimy to jak profesjonaliści. Ale czemu ja jestem z Ptryczkiem razem w jednej kabinie na jednym siedzeniu? Nie wiem, co wy tam robicie i dlaczego wy tam to robicie. Nie mogę powiedzieć. Ale za rączkę złapał. Ja wam powiem tylko jedno. Jedziemy kulturarnie, odstawimy wszystkie sprzęty. Dobrze? Ej, ale tu została naczepa bez ciągnika. Co wy robicie? To znaczy się... Uj, ja pitole. Ej, patrz, no nie. Ej, te koparki z tego nowego DLC są jakieś trafione. Nie, bo ty zahaczyłeś o mnie. No wiem. Nie o ciebie, tylko o znak. Nie o znak, tylko o światło. No i teraz będzie mnie rzucać przez pół godziny. Escape się strzelił. Nie, co ty? Dobra, już, jedziemy. No to jadymy. Jedziemy, odstawimy wszystko ładnie, zrobimy porządki, moi drodzy. Chociaż raz, co? Posprzątamy po sobie, co wy na to? Chociaż raz, żeby to tak ładnie wyglądało i teraz wszyscy nam powiedzą, kurde, no faktycznie. Profeska. Ja już posprzątałem. Profeska pierwsza klasa, chłopaki, kurde, zrobili robotę, świetną robotę, a po robocie odstawili wszystkie sprzęty, tylko jakaś trąbi mnie na mnie czerwona, no. Ale czerwona, cholera, jasna. No i gdzie leziesz przez pasy, torbo wenecka? Jak? Ja nie mogę, torbo wenecka. A dlaczego wenecka? Dory, po następne sprzęty wracamy pieszo. Wyścig? Ej, zostało coś jeszcze? No pewnie. No, od groma. A na przykład co? Wszystko. Ty, ale by tak koparką zanurzyć się w tej rzece i wyciągnąć łychę tutaj jak peryskop, nie? Ja nie mogę. Buddy, proszę cię, bo przed ciebie w ścianę walnęłem. Jak peryskop. A ja w bramę. Dobra. Mój GPS zawiózł. Jak mam jechać? Tu jest chyba sklep, no. Co tam jeszcze zostało, hopy? Patrzcie, co się stanie. Ale mnie rzuca jak fizycznego po wypłacie. Ała.
Patrz, jak ładnie się... Odruchowo biegnę na Jerry'ego i wciskam na przycisk, żeby mu wpierdzielić, ale się to nie da. Patrzcie, jak ładnie naczepy posprzątane, nie? Zobacz, trzy kolory, czerwony, niebieski, zielony. No. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko stoi, pięknie, amerykańsko. Ej ty, ja mana nie mogę wejść tego mana, a co ci dupa. Którego? Niebieskiego nie możesz? A, nie kupowałem tego niebieskiego. No to masz szczęście, bo jeden tylko żółty zostawiłem. Ty masz tylko na pomarańczowe uprawnienia. Na pomarańczowe i te duże ładunki. No to co, bierzemy jeszcze jakieś szybkie zleconko? Nie, ja już spadam. No szefie, żona gorąca ja czeka w domu. Kurde. Już idziesz. Ała! Czyli to będzie taki, moi drodzy, krótki odcineczek. Bardzo krótki tym razem. Albo nie. Albo będzie, nie, no nie będziemy się męczyć, moi drodzy. Tak. Ej, tam betoniarki jeszcze jeżdżą, czy ten. No właśnie widzę. Właśnie widzę, co się dzieje. To Buddy szaleje. Te, matka. Nawijaj. Matka, Haliera. Haliera, dobra, kończymy, chłopy, bo się ćmi. Kończymy, tak, bo już jest późna pora, trzeba rano wstać do pracy. Kurwa. Podsumował na sam koniec. I oto taką ciętą ripostą kończymy ten odcinek. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć. Hej, hej. Larson.